Witam serdecznie wszystkich widzów Info Opole. Nazywam się Ania Hartung i pracuję jako architekt krajobrazu w Centrum Ogrodniczym Malejki. Przygotowaliśmy dla Państwa krótki poradnik pielęgnacji roślin w miesiącu lutym. Pracę w ogrodzie należałoby rozpocząć od nadrabienia zaległości. Jeżeli w grudniu nie mieliśmy czasu na pewne zabiegi, możemy wykonać je teraz. Pierwszą taką czynnością jest okrycie roślin wrażliwych na mróz. Można to zrobić przy pomocy specjalnych kapturów ochronnych, agrowłókniny zimowej, gałązek iglastych lub mat słomianych. Kolejną pracą, którą musimy wykonać, jest bielenie drzewek owocowych. Ponieważ zabieg ten ma ochronić korę przed pęknięciami mrozowymi, wykonujemy go najpóźniej w styczniu. Bielenie drzew wapnem powoduje, że promienie słoneczne odbijają się od drzewa, a kora nie nagrzewa się tak intensywnie. Kolejnym zabiegiem, który możemy wykonać przy aktualnej pogodzie, jest przycinanie roślin. Zwróćmy uwagę na to, aby nie przyciąć roślin, które kwitną na pędach zeszłorocznych. Zimą powinniśmy również pamiętać o dokarmianiu ptaków. Obecnie na rynku mamy wiele produktów, dzięki którym możemy ułatwić życie ptaszkom. Możemy podać im taką najzwyczajniejszą suchą karmę. Pamiętajmy też o tym, żeby przeczytać, dla jakich ptaków jest ona przeznaczona. Tutaj na przykład mamy karmę natłuszczaną, specjalnie przeznaczoną dla sikorek. Możemy również zawiesić takie oto kulki, które wieszamy na drzewach lub też na balkonach, aby zachęcić dzieci do dokarmiania ptaków. Producenci jedzenia dla ptaków przygotowali taką specjalną ofertę. To są te same kule z pokarmem, tylko w formie takiego oto bałwanka. W ten sposób możemy zachęcić nasze dzieci, aby dokarmiały ptaki razem z nami. W naszej ofercie mamy również wszelakiego rodzaju karmniki, które są widoczne tutaj za mną. Najlepiej wybrać takie, które są z naturalnych materiałów, jak na przykład drewno brzozowe. Wtedy ptakom wydaje się, że są w swoim naturalnym środowisku i chętniej podchodzą do tego typu karmników. Dziękuję wszystkim widzom za uwagę. Mam nadzieję, że rady, które Państwu przekazałam, okażą się przydatne. I chciałabym Państwu życzyć przede wszystkim krótkiej zimy, abyśmy mogli ponownie cieszyć się naszymi ogrodami na wiosnę. Dziękuję bardzo.